Siemanko, ze strony hodowcy, zrobię się kolejny odcinek. Dzisiaj zaczniemy z taką króciutką informacją, że od dzisiaj zaczniemy takie krótsze daily, bo zrobimy tak, że od dzisiaj każdy filmik, co się będzie pojawiać po tym odcinku, będzie najpierw, że 8 lajków, później 9, później 10 i tak dopóki będziecie wbijać te łapki, które są potrzebne do następnego odcinka, to będzie daily, więc taka krótka informacja. Tutaj na początku wam pokazujemy papugi, ale dzisiaj nie będzie tylko o papugach, tylko będzie o wszystkim, bo zaraz idziemy wszystko pootwierać, tylko tak pokazaliśmy papugi, żeby bo one są już otwarte. No to już na było ogórka zrzuciły, bo to na haczyku wczoraj był. Ale ty też chyba w ogóle nie jedzą? Nie. Wywalić się. Pietruszka nie jest pojedzona w ogóle. Dzisiaj to są kolejną porcję. A, bo jeszcze nie wiecie, dostają u nas liście od chyba soboty. No nie, nie mamy jakieś tam takie, to jest na przykład broku. Tam kalafior, broku, taki kapusta, czasami aż na liście od kapusty tam. Znaczy, no bo to jest z rynku i to, co się nie nadaje do sprzedaży, czy tam jest pogryzione przez robaki, czy już lekko napleśniałe, to wszystko my dostajemy. Najpierw tutaj pójdziemy może. Chodzisz, mogę, ja bym szwalił po tym. Kaczuszki wypuszczone. I w ogóle pierwszy raz nam się paw rozłożył. No, sobotę. Znaczy nie ma jeszcze piór, no wiadomo, bo widzicie, znaczy jeszcze nie widzicie, ale wiecie, bo z poprzednich odcinków, jak on, no, tak on wygląda, ostatnio się nam rozłożył. I tak indyk. No i co chyba? Nie ma sobie, nie ma ochoty iść mieć. No chyba wyjdzie. No idzie. Na koniec wakacji może dokupimy jedną samicę, żeby on miał dwie. Ale to zobaczymy jaką, bo chcielibyśmy białą, ale czy będzie jakaś biała po normalnych pieniądzach, takich to zobaczymy. Teraz tak foki wypuścimy. Teraz w tej czarnej brachmy, teraz będzie lęk w ten piątek. A tej brachmy niebieskiej, tam ma kacze jajka, to mówiliśmy i dołożymy w piątek kurze. Te brachmy cztery. Bo teraz ta jedna nie znosi jajek, więc ma przerwę jakąś tam. Ale też musi mieć, więc... Okno teraz przez całą nocą otwarte, tu papug nie ma, bo tylko sobie śpię na dworze, no to aż no i tak jest zrobioną siatką, no ale w razie był jakby papugi to zawsze ten. Teraz jest tak dosyć chłodno, więc fajnie, aż chłodno, tak przewiew, wiatr jest tak fajny, ale... Na zimę będziemy papugi to wiadomo brać, bo to niby są odporne, no ale to wiecie, tam cały czas na dworze będą w takich temperaturach, to... No to teraz pójdziemy do kochinów i do szabo i otworzyć, więc zaraz się widzimy. Dobra, już jesteśmy tutaj w kurniku, więc teraz otworzymy kochiny. Thank you.
teraz szabotki. Mamy nową kwokę, tam wczoraj ją nasadziliśmy. Porcelaną szabo. No więc kurki, wypuściliśmy tutaj się. Chodzą. Dzisiaj niestety nie mamy nic im do dania, więc nie damy żadnych warzywek ani nic. Dzisiaj wam nie pokażemy. Ale no tu widać, że miały trochę wczoraj tam jakieś tam od kapusty czy coś tam leży. Tam od kapusty, od kalafiorów, dużo takich różnych liści. Tam jest resztka kalafiora jeszcze skubią tam. Ogórka też trochę miała, jak widać. Więc tam dostają teraz takich trochę różnych rzeczy. Kurczaków dzisiaj wam nie będziemy pokazać, bo już dawno nie widzieliście kurczaków, ale to jakoś musimy osobno nagrać, a na razie nie ma czasu, bo jak widzicie już żniwa jeszcze dzisiaj tam trzeba dokończyć, a musimy pomagać. Więc na razie nie mamy czasu za bardzo. Jeszcze może tam pójdziemy do Brachm, Papuk i Kaczek. Trochę wam je pokażemy tam. Tak z zasiadki. Tam Pawica coś je. Z Gorka. Kwoki się kąpią. Papugi sam będziecie widzieć. To się wyjdę. Siedzą ładnie. Teraz w sobotę dostał jajka. A już nam papugi powoli się w parki robią. Znaczy próbują tak robić się w parki, bo już się tam tymi dziobami tak stykają. Więc już tam sobie próbują parki tworzyć. Ale... no ale i tak dopiero zanim będą jajka, to trzeba poczekać do przyszłego roku, bo one są jeszcze młode, ale już powoli parki robią. Więc fajnie. Możliwe, że żółtych będzie parka. I najprawdopodobniej będzie. Kury na skaczkami wygrywają. To chyba Kantor sobie wygrał, a tak to... ja mam sobie kapiszką, właśnie mamy zdjęcie barwiny, tylko musimy wystawić. Teraz samica chyba się albo będzie leżeć, albo się będzie kąpać. A chyba będzie się leżeć po prostu. Szkoda, że teraz, znaczy szkoda, że się nie rozłoży, nie wiadomo czy się pachnie rozłoży, ale na razie nie wiem czy raz, czy dwa razy się rozłoży, chyba raz tylko na razie. No, nie, bo wczoraj samica coś tam ten ogon robiła, ale samice chyba się nie rozstawiają, znaczy one chyba robią tak ogon, ale się nie rozstawiają, tylko tak sobie, nie wiem, tak jakoś postują czy coś może. Możliwe, że na koniec wakacji tam jakoś se kupimy jedną pawicę. Najprawdopodobniej też szmaragdową. Najprawdopodobniej też szmaragdową albo białą, no ale mówię, białe są drogie, więc jak będzie jakaś taka normalna cena za białą, to wtedy możliwe, że białą kupimy. Papugi też będziemy musieli kupić, ale to dopiero w przyszłym roku. Bo musimy wiedzieć ile jest
samic, ile samców, musimy wiedzieć, ile jest. I wtedy będziemy musieli dokupić. Ale to już nie będziemy raczej tych młodych papug kupować, żeby, znaczy no na pewno nie będziemy tych młodych, tylko takich, które już będą miały określoną płeć. Bo będziemy potrzebowali takich starszych już. Budki mają, pewnie będzie trzeba, znaczy na pewno będzie trzeba dorobić. Tak jeszcze ze 3-4 na pewno. No ale tam gdzieś się to zmieści. Dobra, to my teraz pójdziemy do kurczaków, trzeba tam pozmieniać, ale tego już wam nie będziemy nagrywać. Więc my wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.